Ja pierdzielę, gdzie ja w ogóle lecę? Sam w to nie mogę uwierzyć, że lecę do Azerbejdżanu. Wszystko wskazuje na to, że to będzie jeden z najbardziej spokojnych wyjazdów, bo ekipa tym razem zebrała się chilloutowa. No to wio. Do Azerbejdżanu oczywiście nie ma połączeń bezpośrednich, więc wylądowaliśmy na Ukrainie. Miejscowość? Boryspol. Boryspol. Boryspol, Kijów. I tu mamy na przesiadkę 10 godzin, tak? 7. Trzeba jakoś ten czas wolny spożytkować. Co, po lufie? Śnieg nie będziesz pił. Na Ukrainie jesteś trzeci metrz, no. Smaczne było, ale trzeba pędzić dalej, bo okazało się, że dzisiaj... Gdzie my jesteśmy? W Boryspolu. W Boryspolu jest mecz drugiej ligi. Arsenal Kijów. Arsenal. Arsenal. Gra? FK. Tiraspol. Nie. Tak. A Tarnopol. 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 Odwróć tabelę, Tarnopol na czele. Lokalne Hajbery nazywa się... Kolos. Stadion Kolos. Idziemy na Stadion Kolos. Stadion Kolos ma pojemność... 5,5 tysiąca. A jest piwo? A swoje można? Było pytanie, czy na obiekcie można kupić piwo, to nas odesłali do sklepu. 5 minut. Oficjalnie nie można go wnosić, czy co? No tak, powiedział, żeby schować. O! No, w ogóle nie widać. Jest miejscowy ten, miejscowy ambasador. Strzelaj! Taki szybki, kurde, Brawo! Jest! Brawo! Masz lepszy kąskę? O jak zajebało! Sucha ryba. Ukraiński sushi. Smakuje to jak podeszwa. Ludzie na stadionie, nie mnożko, ile jest osób? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 25? No! Dobry, kurwa. O kurwa! No. Ja pierdo! Co pan tam niesie? Kaniak. Kaniak? Po 50. Na zdrowie. Mordę, jedziesz! Lotuj, kurwa, bo cię wydymają. O, głupi komu. Jeszcze 4 minuty do końca meczu. Kapitalne zawody. O! Ja pierdo! Koniec. Ile było? Samochy wygrały. 4-0. 4-0 wygrał Arsenal. Teraz co zrobić, żeby siły witalne powróciły, bo zaraz lot. Dobra, już na lotnisku. Lecimy zaraz do Azerbejdżana. Dawaj pacany. Dawaj pacany. A pacany to są... Chłopaki. Chłopaki po ukraińsku. Tak wygląda typowy pacan. Bliać. Prawie pierwsza w nocy. Wylądowaliśmy w Baku. Baku, Baku. Ale tu ładnie. Kuźwa, jak tu pięknie. Mało dupa nie pęknie. Jesteśmy już w centrum, ale mamy mały problem, bo... Nie wiemy, jak się nazywa nasz hotel. A tutaj na roamingu nie ma co sprawdzać. Właśnie przeczytaliśmy, jakie są ceny w SMS-ie powitalnym. Zanim znajdziemy hotel... Dostaliśmy pierwszy rachunek z kasy fiskalnej. Tak. Pokaż. Żeby nie było żadnych ten... 20. Rzucisz w koszty, nie? A jak? Księgowa rozliczy. To mamy pod kontrolą w ogóle ten hotel, lokalizację. Tak do rana będziemy chodzić. Kolega wszedł do sklepu zapytać o drogę. Co, już wiesz gdzie iść? Tak, Hivdalan. Tak się nazywa nasz hotel? Nie, piwo. Ja pierdzielę, która jest godzina w ogóle? 10:02 czasu ukraińskiego. Czyli za 10:03, czy już kurwa 2 godziny go szukamy. Jest? Jest nasz hotel. Tego jetlaga chyba dzisiaj odczuwam nieźle, bo mnie tak łeb napierdzi. Dobra, to rozpoczynamy walkę z tym cholernym jetlagiem. Ej, ale mieliśmy iść na Starówkę. Jesteśmy. Tak? Serio, to Starówka? Tam jest słynna Baszta Dziewicy, tak? Baszta Dziewicy to się nazywa. Tam jest taka wzruszająca historia, jak ona powstała, że król chciał bzyknąć swoją córkę i ona powiedziała, że nie, że tylko jak zrobi jej wieżę. I dlatego jest tak na słodkie wspomnienia. No i wybudował jej wieżę, a ona zrobiła taki psikus, że na nią wyszła i z niej skoczyła. Tak się zakończyło to love story. Smutno. Była dziewicą, ale nie ortodoksyjna. Wracamy do hotelu. Wracamy chyba samochodem. Nie ma dzikich plaż, na których zbierała bursztyny. Fajt, faj. Bardzo proszę. Śniadanie do łóżka. Znasz ją piosenkę? Hej, kurwo chamie, jechałeś metrem, Baku. No, wczoraj nie było za dużo akcentów sportowych. Więc dzisiaj nadrabiamy zaległości. Piłka nożna spać nie można. Dzisiaj będzie sam sport. Co? Dzisiaj mamy nareszcie dzień meczowy. Przyjechaliśmy tutaj na finał Pucharu Azerbejdżanu. Jest tylko mały problem, że ten mecz, na który przyjechaliśmy, miał być w Baku,
ale go przenieśli do innego miasta. Prawie państwa, do jakiejś części autonomicznej Azerbejdżanu za Armenią, do której nie możemy wjechać. Tak nas zrobili. Z rozpaczy wzięliśmy taksówkę i coś pozwiedzamy w miarę normalnego chyba. A gdzie my jedziemy w ogóle? Na płonące kurwa wzgórze. Co to? Płonące szyby, oni kurwa coś tam odkopali gaz, ktoś zaprosił ogień i to się, to pali się kurwa od 50 lat albo ilu. Nie wiem jak to zgasić, jest bardzo wiesz, fajnie. To jest cały ten ogień? Nie no tam, że masz większe człowieku. To prowadź. No i gdzie ten ogień? Gdzie to ogień? A nie wierzę, że my przyjechaliśmy coś takiego zobaczyć. To tak jakbyśmy kartony pod ulubioną spalili. Zapraszamy, kurde, bilet, kurde, ten. 10 wariatów. Róbcie zdjęcie, bo warto, naprawdę warto. Wreszcie jest akcent sportowy, okazało się, że brat kierowcy jest mistrzem świata w zapasach. A brat tego drugiego z przodu gra w Karabachu Agdem, tak? Tak. Weź mi powiedz, że mój brat gra w tym, w Barcelonie. No, idziemy oglądać stadion. To Figo Hramow stadion. Jedyny stadion na świecie imienia sędziego liniowego. Najsłynniejszy człowiek kurwa piłki w Azerbejdżanie, Tofik Behramow, był sędzią liniowym na finale Mistrzostw Świata w 66 roku, co Anglia dostała Mistrzostw Świata i uznał jakąś kurwa lewą bramkę. I jest kurde sławą, to jest jego pomnik. No jest pomnik Tofika. Ale liniowy gdzie ma chorągiewkę? A może wtedy był bez chorągiewek? No dobra, idziemy na ten słynny mecz, na który tu przyjechaliśmy. Tylko, że będziemy go oglądać w knajpie. Szukamy teraz naszych kierowców. Jak my kurwa wyjedziemy stąd? To jest nasze auto. Tak. I co, jakoś będzie wyjechać? Nie, tu. I tam. Ty. Albo druga tam, wiesz. Na stadion Tofika Behramowa. Kogoś tu trzeba przestawić. No ten się... Ałoby się zachlono, orda! Nie, no tego już można minąć. Tak, no i co dalej? No kurde, tutaj tył się jakoś rozproszył. Zlotuwa. Tylko tył się musi teraz cofnąć. Won. I już jesteśmy. I ostatnia prosta. Słowo Bogu! U nas to mi szkodne sprawy dostał. The best driver in Kaukaz. Mecz już się zaczął oczywiście. Okazuje się, że w knajpie, w której wszyscy mieli żyć meczem, meczu nie ma. Szukają. Udało się. 5 spotkanie do przerwy 0-0. Halo, halo ekspert, jesteśmy na wizji. Trwa druga połowa. Wszyscy żyją tym meczem, jak widać. Co? 1-0 jest? Poszedłem do kibla, przegapiłem bramkę, ale nie słyszałem jakiejś wielkiej radości na sali. Jednokrotniejszy. No, mecz robi się coraz ciekawszy. Kurwa, jaka bramka padła. Jakiś samobój, jakaś szmata. Nie, no to jest jednak dobry finał. Jak to można zjebać? 4-2. Ostatnie sekundy, zaraz będzie ten rych w knajpie. No i koniec. Aszu, jak wrażenia? Jeszcze chyba nie było okazji powiedzieć, kto grał, więc Karabach Agdam wygrał z nim. Z Kabalą 2-0. No cóż, nie udało się zobaczyć meczu na żywo w Azerbejdżanie, to mamy chociaż meczet. I to, że meczu nie zobaczymy w Azerbejdżanie, proszę bardzo. Oczywiście. Ej, kurwa, gol! Brawo! Tym sposobem widziałem futbol w kolejnym państwie. Nas nie dogonią, nas nie dogonią. Nie uwierzyli, nie będzie prosta. Małkola daje, nie pomówią. No i co, opuszczamy Baku, już na lotnisku. Bardzo gościnne miasto. Co się stało? Nie ma popitki. Jak nie ma popitki, co się robi? Wącha się pachę. I wchodzi wszystko, kurwa. Jeszcze idziemy się spotkać z zawodnikiem, który grał w tym meczu dzisiaj, tak? A jak? Polski zawodnik grał w tym meczu. Zawodnik. Na ławie, grał na ławie, ale grał. Zawodnik. Ma medal srebrny i obejrzymy ten medal. Idziemy do niego, Dawid jest spoko. No, już w Kijowie, Marano, przesiadka. To pan kupił na śniadanie.
Robota, godzina 10. Już wypoczęcik w Warszawie. Co, mało meczowo było w Azerbejdżanie. Nadrabiamy zaległości, trzeba gnać na Hutnika. Dziś oprawa z okazji 60-lecia. 100 lat. Jak 100, kurwa? 1000. On alkoholik, Adin alkoholik, Steroj alkoholik, ja tylko woda.